Prawie 14 milionów psów i kotów. Tyle żyje ich w polskich domach. Liczba robi wrażenie, bo przecież my Polacy kochamy zwierzęta. Często dla wielu z nas są to przyjaciele na całe życie. Ale czy wiemy, co zrobić w sytuacji zagrożenia ich życia? Jak skutecznie przeprowadzić akcję reanimacyjną? O tym w dzisiejszym odcinku Nie spać, zwiedzać. Zapraszam. Bajunia, lecimy? Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dr Adam Lepczyński pokazał mi, jak wygląda krok po kroku reanimacja psa. Oto krótki instruktaż. Oceń sytuację i sprawdź reakcję zwierzęcia. Jeśli zwierzę nie reaguje, ułóż psa na prawym boku, wezwij pomoc, możesz zadzwonić na 112 i sprawdź, czy nic nie blokuje jego dróg oddechowych. Wyciągnij z pyska język. Zamknij psu pysk i sprawdź, czy zwierzę oddycha, oceniając ruch powietrza przez nozdrza lub obserwując ruchy klatki piersiowej. Jeśli nie, ponownie wezwij pomoc i rozpocznij przywracanie podstawowych funkcji życiowych. Przejdź do masażu serca. Przyłóż ręce dłoń na dłoń w okolicy serca. Uciskaj 30 razy na minutę. I wykonaj 2 wdechy ratownicze przez nos psa. Jeśli serce nadal nie bije, wykonaj kolejne serie uciśnięć i wdechów. Reanimację kontynuuj do przybycia pomocy lub przywrócenia oznak krążenia. Pamiętaj, nie musisz mieć specjalnego doświadczenia. Lepiej podjąć próbę reanimacji niż zrezygnować.